Cześć Jarmułki. Wiem, że miał być inny odcinek, ale zobaczyłem niedawno w internecie film, który mocno mnie zaniepokoił. Nie wierzymy żadnej pani, nie wierzymy, odbieramy. Dobra, żeby zaraz nas nie oskarżyli o jakieś dziwne hasła, ale też wiemy, kto stoi za tą całą pandemią i kto rządzi światem, tak? Wiecie, kto najnienawidzi Polaków? Wiadomo, kto nienawidzi, nie? A więc dzisiaj jedziemy. Dzisiaj każdy Polak widzi, za pandemią stoją Żydzi. Dzisiaj każdy Polak widzi, za pandemią stoją Żydzi. Cóż. Na pewno wśród wielu osób takie obrazki przywołują bardzo mroczne skojarzenia. Ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy się zastanowić i zrozumieć, dlaczego ci ludzie tak myślą. Niezwykle łatwo jest powiedzieć, no bo są głupi, ograniczeni i dali się zmanipulować, szczególnie gdy się z nimi nie zgadzasz. Ale jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, może komuś coś wytłumaczyć, to przede wszystkim trzeba ich zrozumieć. A w tym wypadku gwarantuję wam, że warto. Pewnie sami słyszeliście kiedyś teorie spiskowe, że Żydzi rządzą światem i różne przesądy w stylu Żyd w sieni, pieniądz w kieszeni i pewnie mnóstwo żartów i stereotypów. Muszę wam powiedzieć, że ich źródło jest naprawdę złożone i ciekawe. Zatem dziś najpierw wyjaśnię wam, co leży u podstaw biznesowego talentu Żydów, a potem skąd wziął się pomysł, że rządzą światem. Czy Żydzi rzeczywiście są statystycznie bogatsi? Zacznijmy od podstaw. Jeżeli ktoś widział mój odcinek o stereotypach, polecam, to na pewno wie, że u podstawy większości, choć nie wszystkich, ale większości stereotypów leży zwykle ziarnko, a czasami nawet kamyczek prawdy. Dlatego bez owijania w bawełnę, tak, bez wątpienia, Żydzi są statystycznie bogatsi i mają większy talent do biznesu, do czego przejdziemy. Jest naprawdę dużo badań skupionych na korelacji wyznawanej wiary i stopnia zamożności. Tutaj widzicie prosty graf porównujący wyznawaną religię i średni dochód rodziny. Żydzi stanowią jedynie 0,02% populacji świata, ale 10% wśród 400 najbogatszych ludzi na świecie i ponad 10% wśród prezesów 500 największych firm. Tego pytania nie ma dalej co roztrząsać, wystarczy wspomnieć takie nazwiska jak Zuckerberg, Bloomberg, Brin, Page, czy bardziej historycznie Guggenheim albo Rothschild. Zero teorii spiskowych, czyste dane. Ale dlaczego Żydzi są bogatsi? I to jest już znacznie ciekawsze pytanie. Jak się domyślacie, nie ma tu jednego konkretnego powodu, a kilka czynników. I to, co może być zaskakujące, niektóre z nich nie mają nic wspólnego z tym, co robili Żydzi, ale z tym, czego nie mogli robić chrześcijanie. Grzechy, pożyczki i pierwsze banki. Sytuacja Żydów w średniowieczu była skomplikowana. Nie posiadali swojego kraju i byli rozsiani praktycznie po wszystkich państwach Europy, zachowując jednak swoją tożsamość i zwyczaje, z których najważniejszym była oczywiście religia judaistyczna. Z uwagi na swoją odmienność, a przede wszystkim wyznawanie nie tej wiary, Żydzi osiedlający się w państwach europejskich nie mieli wielu praw, w tym kluczowego, czyli prawa do posiadania ziemi. Cytując profesor Hannę Zaremską, w systemie feudalnym z posiadaniem ziemi łączyło się mnóstwo obowiązków. Obowiązek militarny, przysięga wierności. Żydzi nie posiadali ziemi i nie uprawiali też rzemiosła. W miastach średniowiecznych produkcja rzemieślnicza była zmonopolizowana przez cechy, które nie dopuszczały niechrześcijan do swoich korporacji. Dla ludności żydowskiej pozostawały dwa zajęcia – handel i kredyt, czyli lichwa. No właśnie, i to nie jest przypadek, ponieważ w Starym Testamencie wyraźnie powiedziane jest, że nie będziesz ani pobierał od brata swojego procentów, ani dopuszczał się na nim lichwy, ale będziesz bał się twego Boga i pozwolisz twemu bratu zamieszkać z tobą. Nie będziesz mu na procent pożyczał swoich pieniędzy. Sami widzicie, że w pewnym sensie to chrześcijanie skierowali Żydów do zajmowania się sektorami, które okazały się niebywale dochodowe w przyszłości.
Europa długo była najważniejszym ośrodkiem ekonomicznym, no, po tej części globu, z wieloma stolicami leżącymi w niewielkiej odległości, co stanowiło idealne warunki do rozwoju handlu. Z kolei od pożyczek niedaleko jest już do banków i tak jedne z największych instytucji finansowych w Europie założyła rodzina niemieckich Żydów Rothschildowie. Zatem jak widzicie, wyznawcy judaizmu z teoretycznego ograniczenia uczynili swój atut. I tak jak syn rycerza najprawdopodobniej został rycerzem, a syn piekarza piekarzem, tak wiedza o usługach, handlu i obsłudze klienta przechodziła z pokolenia na pokolenie. I tak dochodzimy do najważniejszego i najciekawszego źródła bogactwa Żydów. Tora. Gdy wpadłem na pomysł nagrania tego filmu, od razu do głowy przyszła mi książka, którą czytałem parę lat temu. Żydowska mądrość w biznesie, autorstwa rabina Lewiego Brakmana i dziennikarza finansowego Sama Jaffy. Jeżeli ktoś chce zrozumieć, skąd wziął się talent biznesowy Izraelitów, to myślę, że nie ma lepszej lektury. Dla katolików i ludzi wychowanych w tym kręgu kulturowym to może być sprzeczne z intuicją, bo Kościół i Jezus pochwala ubóstwo i wyrzeczenie się dóbr materialnych. Ale wyobraźcie sobie, że u Żydów jest trochę inaczej. Cytując, Tora daje dokładny plan, jak stworzyć, utrzymać i rozwinąć zyskowny, odnoszący sukces interes. Ten plan nie ma formy prezentacji w PowerPoincie, nie jest wypisany na tablicach w synagogach, lecz jest ukryty głęboko w hebrajskiej Biblii i księgach pomocniczych, zwanych razem jako Tora. I nie oznacza to, że te starożytne teksty pisano myśląc jedynie o finansach i transakcjach. Tora to nie jest podręcznik do ekonomii. Chodzi o to, że czytając jej teksty i, co bardzo ważne, komentarze do nich, Żydzi zwracają uwagę i interpretują je właśnie pod tym kątem. Przeczytam wam teraz tytuły poszczególnych sekcji w rozdziale numer 5 pod tytułem Maksymalizacja sprzedaży. Techniki negocjacyjne, story. Uwaga. Abraham negocjuje z Bogiem. Jakub negocjuje ze swoim bratem. Mojżesz rozumie stanowisko Boga. Wykorzystanie pytań i budowanie zaufania w negocjacjach. Weryfikacja warunków porozumienia. I na koniec medytacja. Medytacja, czyli takie podsumowanie rozdziałów i parę myśli, które samemu możesz sobie przemyśleć. Wow! I to są przecież fragmenty Starego Testamentu, które nawet możecie kojarzyć, ale być może nigdy nie pomyśleliście, żeby interpretować je właśnie w ten sposób. Przytoczę jeszcze jeden zabawny przykład interpretacji przypowieści o Noem, którą na pewno wszyscy znacie, ale raczej nie z tej strony. Tora nazywa koszerne zwierzęta tahor, czyste, a niekoszerne tamei, co oznacza nieczyste, ale również przywołuje skojarzenia z niemoralnością. Jednak w znanej opowieści o potopie i Noem czytamy, że do arki mającej dać schronienie zwierzętom weszły zarówno te czyste, jak i nieczyste. W tym przypadku w Torze nie znajdujemy słowa tamei, które ma negatywne konotacje, lecz czytamy o zwierzętach, które nie były tahor. Talmud wyjaśnia, Talmud to jest książka z komentarzami do Tory, jedna z najważniejszych w judaizmie. Talmud wyjaśnia, że niechęć do użycia słowa tamei w tej odpowieści ma nas nauczyć unikania negatywnych zwrotów, aby uniknąć negatywnych konotacji. Innymi słowy, Tora stara się nas nauczyć pozytywnego języka. I to jest obiektywnie bardzo dobra rada, nie tylko biznesowo, ale też życiowo. Język, którego używamy, wpływa i kształtuje naszą świadomość. Zatem jak widzicie, wyznawcy judaizmu są wychowywani w duchu przedsiębiorczości. Ponownie cytując. Mimo, że niektórzy Żydzi odsunęli się od aktywnego studiowania Tory w ciągu dwóch ostatnich stuleci, i tak dorastali w społeczeństwie przesiąkniętym jej naukami i wyjątkowym spojrzeniem na świat. No właśnie. Społeczność to jest kolejny ważny element. Żydzi darzą się wzajemnym zaufaniem, co przychodzi im łatwiej, ponieważ są dość nieliczną grupą. Na świecie jest ich zaledwie 15 milionów. Porównajmy to z 1,3 miliarda katolików czy 1,8 miliarda muzułmanów. No i na przykład katolicy z Nigerii i Polski poza wiarą mają raczej niewiele wspólnego. Żydzi są przede wszystkim nie tylko wyznawcami judaizmu, ale też narodem. Łączy ich trudna historia. Prawie na pewno większość z nich była choć raz w Izraelu na jakiejś pielgrzymce. I wydaje mi się, że w mniejszej grupie znacznie łatwiej o tożsamość. Znacznie łatwiej też o zaufanie, które jest kluczowe w biznesie. Na przykład w obrocie diamentami. Żydzi między sobą mają niższe prowizje. Oczywiście to nie są wszystkie powody, po prostu te wydały mi się ciekawe i przystępne do zapamiętania, ale pamiętajcie, że ten temat jest głębszy.
Ale teraz, skoro wiemy już, że jest to tak nieliczna grupa, to należałoby zapytać, w jaki sposób zyskali tak duże wpływy. Kto i jak rządzi światem? I skąd te stereotypy? Po pierwsze, zastanówmy się, co jest potrzebne, żeby powstała taka porządna teoria spiskowa. Potrzebujemy grupy ludzi, którzy czymś wyróżniają. Poza tym jej członkowie powinni mieć podobne cechy lub zajęcia. Najlepiej by była zamknięta, a w jej zachowaniu kryło się coś niejasnego, tajemniczego. No i słuchajcie, Żydzi spełniają te kryteria po prostu wzorowo. Po pierwsze, mają charakterystyczne stroje, rysy twarzy, pieniądze, swoją religię, muzykę, zwyczaje, są zamkniętą grupą. No bo jeżeli nie jesteś Żydem, no to sorry, już nie zostaniesz. Oczywiście można zostać wyznawcą judaizmu, ale to nie to samo, no bo jakby nie powtórzysz wychowania w tej społeczności. Nie sugeruję to, że Żydzi jakby nie asymilują się i odcinają od narodów, w których mieszkają. Jest wielu wybitnych Polaków z żydowskim pochodzeniem. Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem, Jan Brzechwa. Chodzi o to, że przez swoją własną tożsamość bardzo łatwo dokleić im łatkę innych i na przykład zrzucić na nich winę za jakieś problemy w kraju lub na świecie. Wróćmy do pytania. Kto rządzi światem? No kto? Kto byłby najbliżej przez ostatnie dekady? Prezydent USA? Myślę, że to jest niezły strzał. A teraz kolejne pytanie. Jaki kraj ma największą populację Żydów po Izraelu? W XX wieku schroniło się tam wielu uciekinierów z Europy? Dokładnie, USA. 1/3 wszystkich Żydów mieszka dzisiaj w Stanach. A którzy wyjechali tam uciekając przed wojną? Przynajmniej jako pierwsi? Zamożni i dobrze poinformowani. To jest oczywiste, no nie każdy mógł sobie pozwolić na lot, czy raczej rejs transatlantycki w latach 30., a już na pewno 40. To jest okrutna selekcja, ale chyba rozumiecie, jak to zadziałało. Wielu zdolnych ludzi uciekło wtedy z Europy, by przeżyć. I starali się jakoś przepracować traumę wojny, budując sobie nowe życie. Myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co czuli i to chyba nie jest dobry moment, żeby o tym mówić. W każdym razie, nie wydaje mi się niczym nadzwyczajnym, że ta grupa ludzi, znających się na biznesie, posiadających środki finansowe i z całą pewnością wspierających się nawzajem, zdobywa wysoką pozycję w społeczeństwie USA. Powiem wam, że dzisiaj na Wikipedii jest cały artykuł, który się nazywa Lista amerykańskich Żydów w biznesie i ma 16 podkategorii, z których każda wygląda mniej więcej tak. Sporo ludzi. I teraz zastanówcie się, czy tak duże grono ludzi może mieć wpływ na prezydenta kraju? Zwłaszcza w USA, gdzie legalny jest lobbying, czyli dosłownie płacenie politykom za podejmowanie konkretnej decyzji? No jasne, że może. No i nie ma w tym absolutnie nic dziwnego. Uwaga! Pokażę wam, jak z tego zdania można wyciągnąć błędny wniosek o pandemii. Czy Żydzi mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na świecie? Oczywiście, że mogą. Okej, coś stało się na świecie. Zatem pewnie to robota Żydów. Widzicie, gdzie jest błąd? Mogą, nie znaczy muszą. Poza tym, wydarzenia wydarzeniom nierówne. Czy mogli mieć na przykład wpływ na decyzję Trumpa o oficjalnym uznaniu Jerozolimy jako stolicy Izraela? Tak, mogli. Myślę, że każdy łatwo połączy te klocki. Czy mogli mieć wpływ na wybuch ogólnoświatowej pandemii w Chinach? No tutaj chętnie usłyszałbym jakieś uzasadnienie. Nawet prezydent USA i wpływowi miliarderzy mają swoje ograniczenia. I nie chcę tutaj ironizować, ale sami widzicie, że jest moment, w którym to jest ciekawa, społeczno-ekonomiczno-historyczna dyskusja, a zaraz po nim robi się bagno. Jeszcze jedna informacja. Wiem, co się dzieje w Palestynie, uważam to za straszne i niedopuszczalne, ale nie można mówić o wszystkich tematach naraz w jednym filmie. Dziś skupiliśmy się na tym, skąd pochodzą stereotypy na temat Żydów, jak to się stało, że są najbogatszymi z wierzących, no i w jakim sensie rządzą światem, a w jakim sensie po prostu stają się kozłami ofiarnymi, bo tak naprawdę nie wiemy, co się stało. Mam nadzieję, że trochę się dzisiaj dowiedzieliście. Polecam żydowską mądrość w biznesie, naprawdę bardzo ciekawa książka i doskonałą książkę Rejwach. Wybitna literatura, bardzo krótka, jeżeli to kogoś przekona. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał. Jakie zwierzę ma urodziny w styczniu? Oczywiście zimorodek. A teraz grupa przestępcza z lat 20. Grupa przestępcza z lat 20. Powodzenia! Miłych wakacji!